Czy są na sali miłośnicy bajki Bluey? Bo w dzisiejszym filmie pokażę Wam trochę różnych książek z bohaterami z tej bajki właśnie, a wszystkie te książki są od wydawnictwa HarperKids. I tak, może zaczniemy sobie od tej, która jest na końcu, czyli książka dość dużego formatu. Ona ma w dodatku rozkładane strony, jest to historia idealna do wieczornego czytania. Bluey Spanko, główną bohaterką jest tutaj Bingo. O, możemy sobie te strony rozkładać, aby tworzyć jeszcze większe ilustracje. Bingo, która ma problemy ze spaniem. Na blogu jakiś czas temu ukazała się recenzja tej książki. Tam mówiłam, właściwie pisałam co nieco na jej temat i również to, co tak za bardzo mi tutaj nie podpasowało, ale powtarzać się nie będę. W opisie tego filmu jest link do wpisów o tych książkach, także zajrzyjcie i przeczytajcie. To jest książka dużego formatu. Tutaj możemy zobaczyć zapowiedzi książeczek z serii Moja Czytanka i one prezentują się tak. Są mniejsze i nie mają sztywnych opraw. I tych książeczek troszkę mamy, nawet już całkiem sporo. Tutaj wzięłam akurat dwie z sierpnia, Kemping oraz Strumyk, bo wrześniowe pojawiły się w filmie wrześniowym, więc nie będę tutaj już może za bardzo ich powtarzać i pokazywać jeszcze raz. Tak one w środku wyglądają, są to króciutkie, ale bardzo wciągające historie i one mają super cenę. 20 zł bez grosza jest to cena okładkowa, ale no jak wiadomo w internecie można kupić je taniej. Na blogu, we wpisach o tych książkach zawsze jest link do porównywarki cen do Ceneo, gdzie możecie sprawdzić, w którym internetowym sklepie i za ile można kupić książki te najtaniej. Zachęcam Was do porównywania tam właśnie cen, szukania najkorzystniejszych opcji, no bo ceny książek bardzo poszły w górę, więc myślę, że warto szukać oszczędności. Także tak wygląda seria Moja Czytanka. Tutaj mam książkę dla miłośników gotowania. To jest książka, z którą przyrządzicie wiele bajkowych rzeczy również. Tak siostrzenice mi tutaj mówiły przynajmniej, że są tutaj rzeczy, które też były w bajce, babeczki z cienistego szlaku, są mini racuchy, tutaj był gdzieś, czy dalej będzie wróżkowy chleb. I mamy też tu co nieco do czytania, jak widzicie, są bardzo szczegółowe przepisy, ale chleba nie będziecie piec, nie martwcie się, będziecie brać gotowy. Ryba z frytkami, to jest trochę jakby koło zeszyt, ale on się nie odwraca w drugą stronę, więc możecie sobie zupełnie na płasko rozłożyć i tyle, ale nie próbujcie czasami tam wywijać w drugą stronę tej książki, bo połamać można jej grzbiet. Jest też miejsce na stworzenie swojego własnego przepisu i menu swojej wytwornej restauracji. A na końcu po torcie bezowym mamy jadłospis na cały tydzień. I teraz przechodzimy do książki z magnesami, która to jest super dla młodszych dzieci. Mamy sztywne kartonowe strony i magnesy. Oczywiście te książki widzieliście w bookholach, które w poprzednich miesiącach nagrywałam i tam też Wam pokazywałam. Także nie jest to nowość, ale jest super ta książka. Zresztą wszystkie te Harperowe, magnesowe książki są fajne dla młodszych dzieci. Można tu się bawić z tymi magnesami, tworzyć scenki, tworzyć swoje własne ilustracje i nawet rozwijać te opowieści, bawić się tu nimi, tak jak się można bawić na przykład figurkami. Także to jest w nich super. I jeszcze Wam chciałam pokazać tę książkę, bo Bingo, Bluey Bingo, to również książeczki kartonowe. I jedną z nich tutaj właśnie mam przed sobą, czyli W domu łączków. Też jest całkiem świeża, że tak powiem, nowość, bo z poprzedniego chyba miesiąca, z lipca albo z sierpnia.
Także możecie tutaj też zajrzeć, podejrzeć, jak wygląda w środku, a recenzja jest na blogu. Opis tego filmu skrywa wszystkie linki do książek, które teraz tutaj widzicie. A w ich recenzjach są ceny, także zaglądajcie. Bardzo lubię te książki o Bluey. Jak chyba mówiłam albo pisałam gdzieś tam w przypadku którejś recenzji, my bajki tak jakoś nie oglądamy. Moja najmłodsza córka parę odcinków kiedyś włączyła, ale jakoś tak za bardzo jej ta bajka nie porwała, w przeciwieństwie do książek o Bluey. Książki czytamy strasznie często i goszczą one szczególnie właśnie na nocnym stoliku do czytania przed snem, bo to nie są jakoś bardzo długie historie, ze spokojem wieczorem można sobie z 2-3 przeczytać. No i mamy tu przepiękne, kolorowe ilustracje. Dajcie znać, czy lubicie, czy wasze dzieci lubią Bluey. Jeżeli nie ma tutaj komentarzy, bo czasem YouTube wyłącza, to zajrzyjcie na blog lub na Instagram. Szczególnie na Instagram, tam zawsze na bieżąco odpisuję na wszystkie wiadomości, na komentarze. Także zapraszam was serdecznie do dzielenia się opinią na temat serii Bluey.